dobra, słuchajcie, podzieliło się to towarzystwo na dwa obozowiska tropicieli, tych stołówkowych żerek. O kurka, woda i wyki nawet tutaj fruwają. Raz bym was może wypuścił przed wypuszczaniem świniaków i reszty po prostu tego pierzastego towarzystwa. Tutaj chwilę na podwórko. Dziobią tą kamerę, widzą się chyba w tym odbiciu lustrzanym. Ciekawskie to są stworzenia. No idź ty, pasi brzuchu świński, żebym ja cię musiał za te dupsko wypychać z tego podwórka. No patrz, jak ją mam teraz cię ona jest ciężka, ta świnia. No tak na oko powiem wam, o kurde, waży 30 kilo. Idź to, kurde, knurek, Jurek. A wy go nie bierzcie w obronę. I proszę stąd wyjść, opuszczać to kurze podwórko. Hej, synek, gdzie jest ten twój ojciec, co? Bo już bym tu na kontrolę przyszedł, co te koźlaki z rana o 7 rano robią. Jaruś, leżysz jeszcze po tej upojnej nocy, tak? Nie wiem, czy była upojna, ale się domyślam. Ty masz katar, czy masz rosę jeszcze na nosie? Chłopie kochany, słuchaj, śniło ci się coś? Powiedz coś po koziemu chociaż. Słuchajcie, wczoraj przykulałem tutaj takiego balota siana. Ale kurka wodna, widzicie, jak się zachowują te koźlaki? Wygrzebują tymi pyszczkami po prostu i marnują. Zadeptują i później już tego nie chcą jeść. Tak samo tutaj, słuchajcie, był wcześniej taki balot przykulany. No i dużo się tego siana zmarnowało. Co prawda zrobi się z tego kompost i wykorzystamy to w przyszłym roku na wiosnę. Świniury, kocury jeszcze tutaj też domagają się jedzenia. Słuchajcie, zaraz startujemy z wyżerką, tylko ja muszę tutaj delikatnie to wszystko oporządzić. Matylda nawet sobie drapak zrobiła z tego balota. Dobra, Jaroś, uważaj, bo Monte ci zęby wybije, widzisz? Łapkę na ciebie zastawił, zaraz jak tam kicnie, podskoczy, to zęby wyczaśniesz. Muszę, słuchajcie, jak najszybciej zrobić spichlerz na siano i na słomę, bo tak samo tutaj, nie? Są już troszeczkę przecież zmarnowane, kurka wodna, te baloty. Zobaczcie, jak te kozy wariują. Mają do tego dostęp 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I patrzcie, jak rozbrajają te baloty. Myszka przyszła. A gdzieś ta myszka była, bo na razie to tylko faflo tutaj się świgo, jak taki robal. Słuchajcie, to tutaj, co jest porozwalane przez te kozy, mam nadzieję, że jeszcze przeschnie. Deszczy chyba nie zapowiadali, co prawda, w najbliższym czasie. Jak to przeschnie, to ja będę musiał gdzieś to, słuchajcie, zwieść. Tutaj w środku mam tylko taki mały spichlerzyk. Tutaj wchodzą dwa baloty, słuchajcie. A co zresztą? Możesz mi, synku rogaty, powiedzieć? Jaruś, plan jest taki... Myszka, odejdź na chwilę. A żeby tutaj spichlerz postawić, słuchajcie, od tego słupka pociągnąć ścianę tutaj i tutaj do narożnika. I taki po prostu kwadrat tutaj dobudować z drewna, słuchajcie, takie po prostu szczeble z drewna. O, czekajcie, pokażę wam. Z takich kantówek, słuchajcie, płocik, co 10 metrów kantóweczka, furtka, dach jakiś tu zrobimy, wyciągniemy i będzie wszystko dobrze. A jak zabraknie miejsca, słuchajcie, to zrobimy jeszcze tutaj, od tej ściany wyciągniemy, tutaj jest taka graciarnia. Sorry za ten bałagan, ale wiecie, jak to jest. Tutaj, słuchajcie, też od tej ściany można wyciągnąć tutaj jakiś budyneczek, jakąś komórkę i po prostu sobie zbierać, czy siano w snopkach, czy te baloty po prostu gdzieś wkulać. Takich balotów to ja mam jeszcze chyba 7. Wczoraj, słuchajcie, też tutaj dwa takie paliki naolejowałem olejem silnikowym, a żeby, słuchajcie, stworzyć tutaj gdzieś w tych okolicach, może gdzie ten balot stoi, taki paśnik. Ale w międzyczasie naszedł mi pomysł, że może nie będę robił takiego, tylko zrobię po prostu taki kwadratowy, taki daszek, taką altankę też naokoło okratowaną takimi belkami drewnianymi. Ja będę po prostu tego balota całego rozbrajał i go wrzucał tam pod ten daszek i koźlaki naokoło tego kwadratowego domku z tym daszkiem na górze by sobie tutaj krążyły i wyjadały i miałyby dostęp 24 na dobę
po prostu do sianka. Zobaczcie, jaka już jest dziupla tutaj wyżarta. Adasiu, tam głębiej, nie? Jest najsmaczniejsze. O, ty mały rogaczu. Dobra, jedz, nie będę ci przeszkadzał. Miśka, zostawiamy te koźlaki, bo myśmy tu przyszli tylko na taki szybki przeglądzik, jak te kozy się z rana zachowują, czy śpią, czy już nie śpią. Słuchajcie, a z tą Zośką naszą, grubaską, co ona nie chce urodzić, będę jechał prawdopodobnie dzisiaj do weterynarza, najpóźniej jutro, bo mi podpowiadacie, co po niektórzy, że może płód obumarł jej w brzuchu i trzeba by ją zbadać, czy te dzieciątko w środku tam żyje, chociaż mi się wydaje, że tam się rusza wszystko. Ale warto, żeby to sprawdził weterynarz. Moi drodzy, bierzemy się za robotę. Ja już tutaj wstępnie pograbiłem, moi drodzy, i muszę jeszcze uczynić jedną taką ważną rzecz, mianowicie ten stół, słuchajcie, chciałbym od tych kaczych, chciałem powiedzieć, od tych kurzych kupsk po prostu wyczyścić. Mam tutaj wiaderko z wodą i biorę się za robotę i za chwilę jeszcze będę, słuchajcie, grabił to podwórko, bo ja żem ogólnie tutaj już pograbił, ale dopiero tak z grubsza, słuchajcie, a jeszcze muszę takimi pazurkami poprawić, podrapać, żeby tu było całkiem elegancko. Świnie już na mnie wyzywają, także w te pędy biorę się za robotę. Let's go! Słuchajcie, podwóreczko mamy elegancko odświeżone. Chcę się aż tutaj przebywać. Słuchajcie, tymczasem organizuję wyżerkę dla świniaków. Pokażemy chwilę, jak one tutaj będą wyżerać. Jakieś tutaj buraczki, bułeczki, warzywka, ziemniaczek, jabłuszka. Słuchajcie, wyrzucamy te dobroci. Chwilę podejrzymy, tak jak mówiłem. Patrzcie, te kury ucieknierki już tutaj wyżerają. Słuchajcie, i za chwilę dosłownie będziemy organizować tutaj na tym naszym wyżerkowym stole resztę smaczków dla kuraków i dla kaczek. Mam jeszcze 3 wiadra pełne, słuchajcie, smaczków stołówkowych, a jeszcze kapustę i buraki. Dobra, cwaniaki, wyłazić. No, gęsiego czy świńskiego będziecie biegli? Patrzcie, no prawie że gęsiego. Dobra, pokazywać. Piesek już też wyjada z ciekawości. Co ty wyjadasz? Tego twarożka trochę, myszka, tak? Dobra, patrzcie, od razu jest ciszej. Świnki tutaj wpierniczają jakieś pasztety, cudawianki. Tutaj buraczki. Lucynka, kiedy ty się dasz, dziewczyno, dotknąć? Zobacz, boi się tego człowieka, ucieka. Boi się tej ręki, która karmi. Tylko ona i ten nasz mały Gucio jeszcze się boi. Chociaż Gucio niekiedy, on po prostu nie zorientuje się, że człowiek go dotyka. Czuje dotyk, ale nie widzi i się nie boi, bo myśli, że to inna świnia go dotyka. A jak zobaczy, że to człowiek, to w te pędy ucieka. Reszta świnek oswojona. Nie będę, słuchajcie, im przeszkadzał przy jedzeniu, chociaż kto wie, czy taka świnka nie lubi. Rykiem wyjada, a tutaj za łóżkiem ma po prostu pieszczoty od tego człowieka i kto wie, czy ona nie jest zadowolona. Dobra, słuchajcie, mały Gucio wyjada. Urósł ten mały knurek nasz, to jest jedyny knurek, chociaż na tą świnkę mówię knurek Jurek, bo ja myślałem kiedyś, że to jest knurek, słuchajcie, a to się okazało, że to jest loszka. Dobra, podsypię wam tutaj jeszcze troszeczkę zbożem, chociaż może i byłoby to niepotrzebne, ale wy lubicie. Dobra, tak chociaż wiecie, delikatnie, żeby dopchać te dupki. Nie ma tutaj dzisiaj za dużo ziemniaczka, bardziej jest taki buraczek, jakaś sałatka warzywna. No to żeby tak dotreścić po prostu tą wyżerkę, a resztę tu kurakom gdzieś, o! Słuchajcie, poczyściłem te wszystkie stoły, tutaj przegrabiłem korytko, wyzamiatałem, ale trzeba jeszcze, słuchajcie, kaczkom tutaj dościelić, bo już macie, kurde, pobeblane. Wcześniej przygotowałem sobie tutaj skrzynkę ze słomą, to proszę bardzo, będziecie miały teraz dościelone, dostaniecie zaraz to idełko, proszę się nie bać. Coraz większe są te kaczki, kurde, no rosną jak na drożdżach. Dzisiaj też im będzie trzeba zrobić basenik, niech one się trochę przekąpią, bo to kurde nabeblały i trochę są takie, wiecie, oklajzdrowane. Raz bym was może wypuścił przed wypuszczaniem świniaków i reszty po prostu tego pierzastego towarzystwa. Tutaj chwilę na podwórko. Dziobią tą kamerę, widzą się chyba w tym odbiciu lustrzanym. Ciekawskie to są stworzenia. To jest dla was, słuchajcie, ale pozwólcie, że
wyżerka to przyjdzie dopiero za chwilę, ok? Bo to wszystko trzeba zorganizować. Także moi drodzy, ustawiam kamerę, idę po resztę wyżerki i za chwilę się widzimy tutaj, jak ten stół magicznie stanie się pełny. Let's go! Dobrze moi drodzy, tak oto prezentuje się stół. Dzisiaj do zaoferowania tym pierzastym naszym przyjaciołom mamy takie smaczki. Słuchajcie, tutaj jest wiadro pełne takich rzeczy jak ryż gotowany, marchewka, taki makaron z kapustą, z boczkiem. To są tak zwane łazanki. Nie w każdym regionie Polski jest to znane danie, ale to jest, słuchajcie, bardzo dobre. Polecam sobie to ugotować. Tutaj jest sałata, serka trochę zielonego, chciałem powiedzieć, żółtego, pomidora, zielonego ogórka. Tam na dnie też wyłaniają się jakieś gotowane warzywa. Tutaj, słuchajcie, jeden wielki miszmasz. Widzę jakieś mielone mięsko, też te łazanki, fasolka szparagowa się przebija. To są chyba liście od rzodkiewki, takie całe pęki, zaś będę musiał, słuchajcie, uważać na te gumki, bo to nie o to chodzi, żeby zwierzaki takie gumki pożerały. No i słuchajcie, kapusta! Co to taki dźwięk, kurde, na niebie coś leci? Patrzcie, jakie jest dzisiaj czyste niebo, znowu będzie, słuchajcie, taki skwar, taki upał, że Matko Boska Częstochowska, te świnki jeszcze wyżerają. Dobra. Ej, patrz, kura chciała mnie zaatakować. O co tu chodzi? To nie leciało na niebie, tylko słuchajcie, traktor przejeżdżał. Słuchajcie, moi drodzy, bez zbędnego przeciągania biorę tą niebieską kochelkę. Tutaj mam trzy takie różne, widzicie, tacki. To dwie te tacki będą dla karzełków łapciatych, a jedna tacka będzie dla tych naszych kaczuszek, co przed chwilą byliśmy im wymienić posłanie, a wręcz powiedziałbym, może nie, że wymienić, ale dościelić. Słuchajcie, tych łazanek, czyli tego makaronu z kiszoną, zasmażaną kapustą i z mięskiem, kiełbaski trochę tutaj jest i boczku dajemy na jedną tackę. Na drugą, słuchajcie, może dalibyśmy im tych pomidorów. Trochę tutaj jest jeszcze takiego rozmoczonego chlebka, jakieś masełko, pomidorek, słuchajcie. No. Zaraz będę musiał świniaki iść przegnać, tylko tak je zostawiłem w tle, słuchajcie, dla lepszego tutaj anturażu, żeby one po prostu wyżerały, bo po pierwsze i tak jeszcze nie dojadły, a po drugie fajnie to się prezentuje w tle, co nie? Czekajcie, jeszcze im nabiorę tego serka żółtego może trochę. Dobra, i myślę, że z takich mokrawych rzeczy to by było wystarczająco i teraz trzeba im to wszystko jeszcze oproszyć, słuchajcie, ziarenkami smaku. I może jeszcze im wrzucimy tutaj jakiegoś liścia. Być może od tej kapusty, a może i nawet od tego buraka też. Dobra, czekajcie. Jakoś bym to musiał tutaj przesunąć na chwilę. I tą kapustę weźmiemy w obroty. Czekaj, no pierdyknę, tak może jakoś to będzie. O, o to mi chodziło, żeby taki właśnie mniejszy kawałek tutaj nam odleciał, słuchajcie. I ja to teraz poszatkuję. To jeszcze sobie zrobię na pół. Dobra. Albo może jeszcze na pół. I słuchajcie, tutaj będziemy tak szatkować po prostu jak na surówkę. Trochę mam nie tego noża. To jest bardziej taki nóż do krojenia mięsa niż do szatkowania. Ale jak będę umiał, tak zrobię. Nie chcę wam też tego przeciągać, chociaż no spotkały się te takie odcinki troszeczkę kulinarne, że ja tutaj to wszystko tak organizuję dla tych zwierzaków z waszą rekompensatą. Rekompensatą? Boże, ja zaś nie to słowo użyłem, słuchajcie. Po prostu spotkało się to z waszym uznaniem. Ja w ogóle myślę, czy by nie wprowadzić takich odcinków kulinarnych, żebym różne dania, ale takie dla ludzi, wiecie o co chodzi, przygotowywał, tylko ja bym się musiał rozdwoić, a wręcz rozstroić. Nie chodzi mi tu o takie rozstrojenie, jak można radio rozstroić. Dobra. I słuchajcie, myślę, że tyle starczy. No nie ma co im też tego towaru tyle tam świgać, bo to są karzełki łapciate, to są małe po prostu papuszki prawie, że. Słuchajcie, takiego buraczanego liścia też im zaproponujemy. Dobra, buraki pastewne. One się na pewno będą cieszyć z tej zielonki. Okej. Tak po prostu jak szczypiorek na kanapki. Trzeba to wszystko pociachać. Te może zdrewniałe łodygi, które za chwilę już tutaj się zaczną. O, to powalniemy do Jarusia. Do niego też później pójdziemy. Damy mu tej kapusty, tego buraka. To będziemy, moi drodzy, tutaj maczetować, że tak powiem, na kawałki. No i dobra, to wszystko tutaj wrzucamy na górę. Tych dwóch eleganckich, wyżerkowych tacek, moi drodzy. I co, lecimy? Załatwimy te karzełki łapciate, będziemy mieli je z głowy. Chwilę pokażemy, jak wyżerają i będziemy się brać za zaspokajanie reszty tego towarzystwa. Okej. Słuchajcie, zrobiłem sobie wczoraj takie
lepsze otwieranie, zamykanie. O, że tak tylko to podnoszę i mogę wejść, bo tamto mi, kurczę, się zaklinowało, bo trochę te drzwiczki opadły, wiecie? Dobra, towarzystwo, ładnie tutaj też macie wy zagrabiane dzisiaj. Jedną tackę dostaniecie tu, drugą standardowo tutaj. Biegają tutaj nawet, słuchajcie, pisklęta karzełka łapciatego, ta szara tam z tyłu to jest ich matka. Mam nadzieję, że one się tutaj nie zagubią, nie zmarnieją. Dobra, tutaj jest jedna ekipa, tutaj druga, a co po niektórzy jeszcze śpią? Kurde, gospodarz dzisiaj wcześniej wstał jak kury. Ja cię sunę, dali wyłazić. Tam siedzą, słuchajcie, dwie kwoki w tych dwóch pierwszych gniazdach. Dobra, no i gołąbki jeszcze na mnie czekają z tego co widzę, tak? Dobra, to wam też trzeba przecież jakiś papu tutaj zorganizować. Chociaż wy z kurkami też ładnie wyjadacie. Maciuś nawet przyszedł zaciekawiony. Dobra, Maciuś, co ja chciałem tym gołąbkom, słuchajcie, szybko po prostu na ten ich parapecik zapodamy tego jedzonka i ja już wracam. Już będziemy przygotowywać jedzonko dla reszty pierzasto-ziobatych stworzeń. Dobrze, Maciusiu, będziesz mi teraz asystował. Słuchaj, co by tym kaczkom dać? Co by im najlepiej smakowało? No myślę, że no może niekoniecznie kapusta, ale już od buraczka taki zielony liść jak najbardziej. Ale pierwszorzędnie to, słuchajcie, te makaroniki i te gotowane wszelakie tutaj warzywa, tego chlebka rozmoczonego tutaj, co jest rozmoczony od tego soczku, od pomidora, od ogórka i również tego pomidora i ogórka i trochę szyneczki. Patrzcie, same takie gotowane warzywka. Nie tylko, no bo ten ogórek i ten pomidor to są świeżutkie. Dobra, myślę, że kurde, jak na 14 kaczek to chyba wystarczy. One są coraz większe, ale zawsze, słuchajcie, można im podsypać. Tutaj też trzeba oproszyć ziarenkami smaku. A kto tu się ociera o ten stół, żeby ten stół się nie obalił, bo on, kurde, tak nie za bardzo stabilnie stoi. Ja co prawda stuningowałem tylko jego blat, ale te nogi też będzie trzeba tutaj wzmocnić. Dobra, słuchajcie, lecimy do tych kaczuszek. One już się tutaj kumulują, patrzcie jak one czekają, biedaki. Tutaj wam to wszystko zaproponuję i naokoło tego możecie tańczyć. Ładnie wam chodzą te dzióbki. No, jestem ciekaw, jak wy się wybarwicie, bo naprawdę tutaj, kurczę, każda kaczka to jest prawie że inna. Ale wszystko wam smakuje, super, dobra. Później jeszcze zielonki przyniesiemy właśnie, patrzcie, gadałem o tym buraku pastewnym, o tych liściach po prostu, bo ja się wygęgać nie mogę i koniec końców im tego liścia nie dałem, także jak najbardziej na prędkości po prostu nadrabiam. Szybko jeszcze im pójdziemy tam wrzucić. I moi drodzy, będziemy chyba opuszczać za chwilę ten stół i będziemy tworzyć wyżerkę tam za płotem dla tych pierzastych starszaków. Proszę, zielony deszcz leci z nieba, konsumować i wyżerać. Jeszcze później basenik zrobimy. Okej, okay, let's go! Dobra, czekajcie, bo przecież świniom wypadałoby chyba jeszcze dać co się napić, nie? O, Faflot nawet przyszedł się napić, ten kudłacz. Dobra, świniaki macie, a my naprawdę bierzemy się, słuchajcie, przestawiam kamery i idziemy na to podwórko, let's go! No idź ty, pasi brzuchu świński, żebym ja cię musiał za te dupsko wypychać z tego podwórka. No patrz, jak ją mam teraz cię wy... Ale ona jest ciężka, ta świnia! No tak na oko powiem wam, o kurde, waży 30 kilo! Idź stąd, kurde, knurek, Jurek! A wy go nie bierzcie w obronę. I proszę stąd wyjść, opuszczać to kurze podwórko. Kurde, wezmę. I no te grabie, nie? To jak wam uczeszę te grzywki. Nie, słuchajcie, ja tak niekiedy je przeganiam tymi grabiami. To jest takie tak zwane przedłużenie ręki, nie? Nikt tu nie obrywa, po prostu zgrabi, żeby za chwilę nie było, bo i tacy się znajdą. Dobra, słuchajcie, te dwa wiadra zaproponuję tym naszym pierzastym kolegom tutaj do tego korytka. Myślę, że wystarczy, a jak nie, to poprawimy tym trzecim, w którym są te liście od rzodkiewki, ale będę musiał te gumki tam powyciągać. Czekajcie, zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. No myślę, że może i wystarczy, jak jeszcze podsypiemy, bo to jest obowiązek tym po prostu ziarnem. Czekajcie, dam Jarusiowi te wiaderka do polizania, on to lubi. Później łatwiej się myje te wiaderka wszystkie. Czekaj, no jakbyśmy podsypali, słuchajcie, taką jedną chochelką, drugą, słuchajcie, tam w eter wyczaśniemy, bo tutaj jeszcze zostało korytko po świniach. Świnie już przegnałem, ale tu jest jeszcze mnóstwo towaru, także słuchajcie, póki co tak to wygląda. Troszeczkę jeszcze
podsypię. Bardzo proszę. Aha, i co ja jeszcze chciałem? Słuchajcie, tą kapustę. Tylko co by zrobić z tą kapustą? Tak może na pół ją pierdyknę. Dobra. I słuchajcie, ulokujemy ją tutaj. Na pewno indyki z chęcią to wydziobią. A i jeszcze tego buraka cukrowego. Tak bym chciał, słuchajcie, go ciachnąć wzdłuż na pół. Tylko czy mi się to uda? No ja nie wiem. O, czekajcie, prawie się udało, tylko zabrakło mocy. O, tak. I tak. Dobra. Taki oto piękny buraczek, słuchajcie, też ląduje do naszego korytka. I myślę, że w zupełności wystarczy. Poczekajcie, ja muszę jeszcze kaczką zamknąć, słuchajcie, ten ich odchowalnik. Bo za chwilę albo kot tu wskoczy, albo inne kuraki, cudaki i będą tutaj robić kurzy rozgardiasz, bo na to ich stać. Tutaj, słuchajcie, jest świeża woda we wiaderku. Takie prowizoryczne poidełko. Dobra. Aha, słuchajcie. Trzeba pamiętać, żeby po każdej robocie, po każdym gotowaniu, czy w kuchni, czy w warsztacie jakąś robotę macie do zrobienia, należy, słuchajcie, posprzątać, bo później bajzel zalega i człowiek żyje w bałaganie. Dobra, słuchajcie, tak to wszystko tutaj zmieciemy. Okej. Okay. Jeszcze należałoby to, słuchajcie, zlać wszystko wodą, przeszorować i za chwilę jeszcze raz pukać. Szybka akcja, słuchajcie, czas nagli. Bo to ten odcinek, każdy ma swój czas antenowy. Dobra, to zostawiam tutaj, te noże, te chochelki, te nawierki. Dobra, idziemy wypuszczać ptasiory. Dobra, myszka, kiszka i ta nornica, kudłata, odliczajcie i wypuszczamy. Let's go, to znaczy odliczajcie, liczcie, czy wszyscy z kurnika wyjdą. Ale dzisiaj te indyki i te gąski słabe tempo mają. Czekajcie, ja muszę tutaj na haczyk zahaczyć. Ktoś tam jeszcze z indyczej rodziny został. Dobra, i pokazywać, na co was stać. Ignacy, co on tu przerabia? On jest taki jakiś, kurde, naprawdę ostatnio obrażalski. Ja nie wiem, ale może chociaż ta indyczka pokaże i te kaczuszki, co one tutaj przerabiają. Gąska Gosia też nurkuje. O, i za tym makaronikiem, za tymi łazankami. No i też jako pierwsze to chyba znika jednak to przeżytko. No, to jest jednak taka treściwa forma, nie, tego jedzenia, myszka. No i najlepiej smakuje to tym ptasiorom. Tu mi nawet jakiś makaron wlecie prawie do gaci. No i dobra, słuchajcie, podzieliło się to towarzystwo na dwa obozowiska tropicieli tych stołówkowych żerek. O kurka, woda i byki nawet tutaj fruwają. Tutaj jest druga banda, no, pod tą tablicą patronów. Słuchajcie, ja zdecydowałem, że będę codziennie robił tutaj najazd kamerą, kto jest naszym patronem w serwisie Patronite. To będą najbardziej doceniani patroni z tego względu, że oni nas wspierają co miesiąc stałą kwotą. Płacą tak zwany abonament telewizyjny, żeby oglądać ten koziołkowo pierzasto świński serial. Także należy się tych wszystkich ludzi, słuchajcie, docenić. Dobra, niech tutaj trwa ta impreza. O, w ognisku czyściutko. Tutaj, kurczę, musiałem zrobić drenaż z tego czasu, by był... takie błoto tam było. Normalnie magma popowodziowa. Dobra, Ignacy, widzę, żeś naniósł tutaj trochę, kurde, tego piochu tymi gołymi girami na tego buraka, ale dobra, to wszystko wam nie przeszkadza, nie? Zobacz tą kaczuszkę, jaka ona jest grzeczna, no. Ładnie wyjada, ona w ogóle składa jaja w kurniku. Będę musiał ją przetransportować z tymi jajami gdzieś indziej, bo w takim niebezpiecznym miejscu składa te jaja, że albo będą za chwilę wydrapane przez indyki pazurami, albo zadziobane. Zrobimy ci po prostu przeszczep. Przeszczep gniazda. A co słychać tutaj? Dobra, wyżeracie? Wyżeracie, fajnie, wodę macie, gołąbki widzicie, wodę sobie piją, one sobie sfruwają elegancko tutaj na ziemię i popijają. Myszka, kurda, mogłem tu Bobiego do was wziąć wcześniej. Nie pomyślałem, kurka wodna. Dobra, ja w ogóle będę robił Bobiemu, słuchajcie,
takie zabezpieczenie w tym kojcu. To znaczy będę robił, już praktycznie zrobiłem, tylko muszę jeszcze powykańczać tutaj te chynchy odstające, ale tak to wszystko jest ładnie, słuchajcie, na trytytki taka siatka, żeby ten Bobby nasz mały czasami głowy tutaj nie wsadził i nie utknął. I on, słuchajcie, będzie sobie tutaj latał. O, tu jest podwórko, widzicie, a tutaj jest ten kojec. I to nie chodzi o to, że pies będzie, słuchajcie, cały czas w kojcu. On będzie sobie tutaj równie, tak samo jak fafloty, latał i zwiedzał to podwórko. Ale jak będzie taka potrzeba po prostu, żeby się pieskowi nic nie stało, no to będę go zamykał w tym kojcu. Wczoraj mu, słuchajcie, zrobiłem tą siatkę, a dzisiaj muszę mu jeszcze wymienić tam ściółkę, posłanie jakieś zrobić, to tą słomę chyba wyczasnę całkiem, słuchajcie, i zrobię mu po prostu jakieś takie szmaciane legowisko. Tak chyba będzie najlepiej, słuchajcie, żeby nie było, że pies się słomy nażre i opuści nas. Ta czacha, ten mały koziołek. Słuchajcie, no nie że koziołek, tylko to jest od sarny koziołek, nie? Czasami od nas jakiś, chyba widać po porożu, co nie? Słuchajcie, to patrzy na to podwórko tutaj. On jest patronem tego całego podwórka, no. Ten biedny, leśny po prostu mieszkaniec. Dobra, słuchajcie, bo już słoneczko czuję, że za mocno przygrzewa po prostu w główkę temu człowiekowi. Ja wymyśliłem sobie taką robotę. Mam jeszcze resztkę impregnatu i zaimpregnuję chociaż z tej strony tą wolierę. Let's go! Dobra, słuchajcie, tak się prezentuje ta woliera. Może nie być różnicy, bo to jest ten sam impregnat. I musiałem jeszcze dolać trochę wody, bo myślałem, że mi nie starczy i całkiem tak jakoś to wyszło tak na niby, nie, bym powiedział. Także będę to na dniach, słuchajcie, jeszcze poprawiał, bo trzeba to po prostu przed zimą wszystko zabezpieczyć. Tymczasem idę po wyżerkę i lecimy za chwilę do koźlaków. Zobacz, co się dzieje, już wszyscy przy furtce stoją. Czy ja będę mógł stąd w ogóle wyjść? No jestem ciekaw. Dobra, chodźcie tutaj trochę bardziej do tyłu. Warioty już ryczą, już meczą. Macie tutaj po buraku do tego waszego karmnika. I słuchajcie, gdzieś muszę ulokować taką kapustę. Tutaj po prostu ją ulokuję i tyle. Już się tu wszyscy nagle zlecieli. Ale dobra, idziemy zobaczyć, moi drodzy, jak tutaj się prezentuje wyżerka, która jest stosowana na tych burakach pastewnych. Ja myślałem, że to są buraki cukrowe, bo one są normalnie takie słodkie w smaku. Pokaż, no szaruś, słodkie to jest? No i to jak? Normalnie cukier by szło z tego zrobić. Dobra, mały Adasiu, co ty tutaj preferujesz dzisiaj? Te listka zielone, tak? Z tym twoim kuzynem Monte. Patrzcie, jaki jest Monte duży, a jaki jest Adaś. Jest już zauważalnie od niego niższy, co nie? Dobra, matka tego Montego naszego, co ona tutaj wyżera? Zobacz, no, ta kozica górska. Jak się zsunę tymi dolnymi zębami, słuchajcie, szoruje po tym buraku. Patrzcie, jakiego rowa normalnie wyżarła. Na kupalca. Ja cię kręcę. Kogo my tu jeszcze mamy? Dobra, Czaruś. I te dwie siostry, słuchajcie. Malwinka i Matylda. Ta z rogami jak antylopa to jest Matylda, a to jest Malwinka. Malwinka jest grzeczna, ona się zawsze da pogłaskać. To jest taka nasza wdzięczna kózka. A kto tu przyszedł, nieświadomy? Patrz, ty się nawet dałaś dotknąć. Ona, słuchajcie, kiedy jest w ciąży, to jest taką panikarą, że Matko Święto! Będzie trzeba w ogóle z tobą pojechać. Dzisiaj albo jutro, albo na dniach jakoś pojedziemy. Chociaż, kurde, nie wiem, bo słuchajcie, polecają mi niektórzy ludzie, żeby jechać i jej zrobić badania, czy ona jest w ogóle w ciąży, a jeżeli jest, to czy płód żyje, ale ja widzę, że w tym brzuchu jej się coś rusza, ale nie no, mimo wszystko, kurczę, pojadę. Żeby nie było, że ty nosisz jakiegoś tam nieżywego potomka, bo to całkiem będą problemy. Jaruś, a ty tutaj jesteś na randce, tak? Z tą Matyldą naszą białorudą, tak? Bo u nas na podwórku są dwie Matyldy. Drugą zaadoptowaliśmy, nie będziemy jej przecież imienia zmieniać, jak ona reaguje. Bo to są Matyldy dwie. Dobra, ładnie tutaj rozdraję tą kapustę, będziesz bąki później puszczał jak szalony, nie? Adaś tutaj przyszedł do wuja Jarusia z mamą swoją, Marysią. To na środku, słuchajcie, tutaj to jest Marysia, jego mamusia. Ja niekiedy muszę takie rzeczy powtarzać, słuchajcie, bo codziennie są jacyś nowi widzowie. Ja w ogóle wam chciałem powiedzieć, do tych nowych mówię teraz, nie?
proszę wejście, kliknijcie jakąś subskrypcję, jakiegoś lajka, żebym ja wiedział, kto wy jesteście. Zostawcie po sobie po prostu jakiś ślad w tym internetowym świecie, na tym kanale. Czy wy to widzicie, jak te stworzenia pałaszują po prostu te buraki? Matylda zazdrosna tymi rogami przegania, no. Myśli, że mu największe rogi, to jej się tutaj wszystko należy. Patrz, jak one normalnie rozbrajają te buraki. One w mgnieniu oka znikają. Ale mają, słuchajcie, frajdę te koźlaki. Czekajcie, zamknę, bo one za chwilę tu wszystkie wyprysną. Co ja mam w tej ręce, byście zapytali? Co, po niektórzy pewnie wiedzą, ale ja naprawdę jestem zmuszony codziennie, może i nie. Nie robię tego codziennie, ale często staram się, żeby wam pokazywać, bo pytacie mi we wiadomości prywatnej, ja mam zawaloną skrzynkę i żeby tej skrzynki nie mieć zawalonej, to wam odpowiadam tutaj publicznie, na skalę masową, można by powiedzieć. Słuchajcie, dwie takie naklejki, jeden taki magnesik, jedną taką dużą naklejkę i jedną pocztówkę, która ona będzie z tyłu tutaj wypisana z pozdrowieniami z Koziołkowa. Żeby te wszystkie gadżety dostać, słuchajcie, wystarczy wesprzeć zrzutkę w opisie tego vloga i naprawdę, jeżeli ktoś może, to serdecznie bym was prosił o wsparcie, żeby tutaj, kurczę, naprawdę jakoś zmagazynować to siano, tą słomę i to siano, bo to jest siano, a to jest słoma, słuchajcie. Tutaj chciałbym taką zrobić dobudówkę prowizoryczną. Co prawda ja nie potrzebuję tutaj żadnych luksusów. Wystarczy z takich kantówek, jak wam wcześniej mówiłem, co 10 centów zrobić po prostu taką kratę, jakąś bramkę, wejście i w środku po prostu będziemy jakoś ulokowywać te baloty, a może i w przyszłości kosteczki byśmy sobie ładnie poukładali i wtedy, słuchajcie, jak tutaj będzie stała już ta komórka, ten spichlerz na siano, to będziemy mogli działać jakoś z odgrodzeniem kóz, bo też na pastucha była zrzutka, ja tego pastucha kupiłem, żeby nie było, że ja żebym przerąbał po prostu te fundusze od patronów. Jaruś, co ty tak piszczysz, kurde, jak delfin? Bo miała być po prostu ta posadzka, słuchajcie, betonowa, cała pastuchem jakby ogrodzona, żeby trochę ograniczyć kozom tutaj pole manewrów, bo ja będę w przyszłości tutaj budował woliery i ja później bym nie chciał, żeby mi koza waliła rogami po tej wolierze, bo siatkę podrapie, zniszczy i ptaki uciekną. Słuchajcie, i tak byśmy mogli tego pastucha puścić tu, do tych pierwszych drzwi. I tutaj, słuchajcie, cyk do tego płotu i te koźlaki mogłyby sobie latać tutaj z tyłu. Tutaj by był narożnik tego budynku, tego spichlerza, tutaj. A tutaj by była furteczka taka, takie przejście po prostu. One by mogły tędy sobie smykać między tym spichlerzem, a tutaj tym płotem, tym pastuchem, tak. Stąd, tu, cyk, tym wejściem tu by był płot. I tu by sobie mogły latać, żeby im nie zabierać za dużo tego terenu, słuchajcie. A tą wolierę z indykami, czy co tam miało być, indyki, bażanty, byśmy postawili tutaj, a tutaj na środku kiedyś może byśmy jeszcze, kurka wodna, postawili papugarnię. Ten plac zabaw taki jest, że rzadko kiedy te kozy się na nim bawią, słuchajcie, to bym to zdemontował i postawił tutaj papugarnię, też ładną wolierę. I byśmy tam, słuchajcie, siedzieli i patrzyli i oglądali te papugi. Tak samo byśmy je podglądali jak te kozy, jak one wyżerają. Jaruś, trzymaj się, idę jeszcze pokazać naszym patronom, co się może stać, jak zostaną patronami na Patronajcie. Patrzcie, tutaj jeszcze dojadają gęsi te buraki, słuchajcie, to się może z wami stać, jak zostaniecie patronami na Patronajcie, a jak wesprzecie zrzutkę, to dostaniecie te wszystkie nagrody papierowe i magnesowe. Magnesów jest, słuchajcie, od diaska. Tutaj możecie sobie mniej więcej zobaczyć, jakie są. Możecie sobie też powybierać, jeżeli zdecydujecie się nam pomóc, to możecie sobie wybrać taki magnesik, jaki chcecie. To są magnesy na lodówkę i ja je ulokowałem, słuchajcie, na tej metalowej bramie. Kończę, moi drodzy, ten odcinek, bo czuję normalnie, jak mnie parzy kamera w rękę. GoPro 10 jest takie to dziadostwo, kurde, co się tak po prostu grzeje, że już nie mogę wytrzymać z tej temperatury. Moi drodzy, zostawcie łapeczki w górę, pamiętajcie, że zrzutka, żeby po prostu dostać te wszystkie nagrody, jest w opisie tego vloga. Dzięki za dzisiaj, do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest lżej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej tak niespaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.